Piąteczek, zaczynamy weekend, a czekała na mnie paczuszka, oczywiście z Amazonu, bo zamówiłam sobie kilka rzeczy i najważniejsza rzecz, zaraz już otwieramy. Już przyznam się, że Wojtek mnie otworzył, bo on też zamawiał coś z Amazonu i sprawdzał, czy to czasami nie jest jego. Zrobimy to dla Hani. To będzie hałasowała. Tam się woda gotuje na kawę. Wojtek właśnie nastawił. Pierwsze co to trzymam do góry nogami, to jest ten pap sakiet, ponieważ zmieniłam telefon i na moim starym telefonie z tyłu miałam przyczepione na kartę kredytową, na moje prawo jazdy i na kartę ubezpieczeniową. Także takie trzy rzeczy, co wszędzie ze sobą brałam, miałam, a na tym telefonie mogę sobie przyczepić także to, co miałam wcześniej, bo odkleiłam to i mogłam wziąć jakiś tam crazy glue, mocny klej i to przykleić z powrotem, ale wtedy jest problem, że nie mogę sobie zawiesić właśnie telefonu do samochodu. Także chodziłam ostatnio bez kart przy telefonie i miałam w torebce, dlatego że nie jestem przyzwyczajona chodzić z torebką, bo jak się ma troje dzieci, no to złapisz telefon i już miałam to wszystko. Poszliśmy raz do sklepu, do Target na zakupy i przy kasie się zorientowałam, że nie mam torebki i nie mam karty, także wszystko musiało zostać w sklepie. Na szczęście dużo tam nie wybraliśmy i wróciłam dopiero następnego dnia. Odebrałam to. Także pap sakiet jest super. Obczaiłam to u koleżanki w pracy, bo miała to na telefonie. I już otwieram. Powiem Wam, że to niestety nie jest jedno z najtańszych. Chociaż ja wybieram, no taki kolor mi się akurat podoba. Były inne też, ale już były 5 dolarów droższe, także już wziąłam ten, bo jest fajny. 5 dolarów taniej. I w ogóle one są droższe, bo ten akurat kosztował 25 dolarów, no niecałe 25 dolarów. I przyczepiasz to z tyłu na telefonie. I co jest fajne, że możesz także ściągnąć. Czyli to Ci zostanie na telefonie i to jest takie cieniutkie. A to możesz ściągnąć, jeżeli nie chcesz. Chociaż nie myślę, że to będzie tak często ściągane, bo znowu pójdę do sklepu i okaże się, że nie mam czym zapłacić. I tutaj właśnie wchodzą karty kredytowe. No i ogólnie wcześniej, o jeszcze ma to takie tutaj coś, że teraz mam oparty mój telefon na świeczce, bo nagrywam. A tak to można właśnie tak oprzeć przez to. Albo ludzie to używają także do trzymania telefonu. Także sobie zaraz zamontuję. A co jest fajne, co właśnie z tym przychodzi, to jest do samochodu także, zaraz zobaczymy jak to działa, bo jak patrzyłam na komputerze, to nie wiem, zobaczymy. Także przyczepia się to do samochodu. Jest na klej i oj, to zasa, tutaj jest taki guziczek, żeby to zasało. Także jak już przyczepisz, a to możesz, żeby Ci się odczepiło. No dobrze, widzicie, że tak wkłada się i fajnie będzie stało. Byłam zainteresowana, czy to się jakoś, wiem, że idzie w dół. Także idzie tutaj w dół. Ok. I można podnieść wyżej. O, i nawet można tak zrobić, patrzcie. I tak, jeżeli chcemy niżej. Także zamontujemy sobie do samochodu. Także tyle z takich gadżetów. I jeszcze na pewno zauważyliście, moje włosy ostatnio nie są w super kondycji, także już pół roku temu gdzieś używałam właśnie ten
szampon z Olaplex. Używam go, bo oczywiście widziałam dużo go na Instagramie i był bardzo rekomendowany, a zostało jeszcze mi właśnie pół butelki rozmiękczacza do włosów, conditioner. Także mam conditioner, to jeszcze sobie kupiłam szampon. No i one ogólnie nie są tanie, bo za taką buteleczkę $28 to jest w sumie bardzo drogo, ale ich się w ogóle tak malutko używa, tak jak na moje włosy, no to dosłownie tak wyciskam jakby 5 zł. Tak mało na rękę i rozprowadza się i fajnie się myje. I druga rzecz, tego jeszcze nie miałam, to jest Hair Treatment, to jest Band Building, czyli to wzmacnia włosy, dajesz to na włosy i zostawiasz, na ile to zostawiasz? Na 10 minut, Leave and Hair. I jeszcze po 10 minutach dodajesz, ja już mam tak samo, bo ja już mam ten numer 3, tak samo treatment, co się właśnie na to kładzie i dopiero wtedy myjesz i nakładasz conditioner, jak już to zrobisz. Wojtek się skrada, będzie robił nam kawę. Zrobisz mi? Zrobi mi. Także to też kosztowało właśnie $28, czyli szampon i to 28. Conditioner, tak jak Wam mówiłam, jeszcze został to i go używam tak samo, czyli jeszcze mi zostało dobre, no tak troszkę mniej niż pół butelki. No i ten numer 3, treatment, widzicie, tutaj jest numer 1, numer 0. Ja mam numer 3, nie wiem co jest numer 2, nie wiem czy to nie jeszcze sam taki olejek tak samo od włosów, ale już spróbujemy najpierw to i zobaczymy, czy się trochę poprawią. Powiem Wam, że jak używałam pół roku temu ten szampon i właśnie odżywkę, nie conditioner, tylko odżywkę, pół roku temu, to widziałam, że włosy były fajniejsze i tak się zaczęły odbudowywać. Także myślę, że powrócę do tego szamponu i zobaczymy, co się będzie działo dalej. To tyle z naszych rozpakowywań. Takie małe zakupy, małe, ale drogie. Ale raz na jakiś czas można coś fajnego kupić. Także idziemy montować mój portfel na telefon, żebym już nie zapominała więcej karty kredytowej. Cześć, cześć, cześć. Witam się w końcu z Wami. Także jak widzieliście, kawka wypita, dzieci odebrane, już są w domu. Aniusia się tam bawi swoją kuchnią, a ja mam tutaj pranie, bo zawsze w piątek ze szkoły dostaję swój kocyk i prześcieradełko i poszewkę na poduszkę, a dzisiaj szczególnie, bo miała mały wypadek, co pierwszy raz jej się zdarzyło, odkąd zaczęła szkołę, to nie jest tak źle. Także jeszcze piątek jest, także wypierzemy, będzie miała świeże na poniedziałek. I co jeszcze? Tak jak widzicie, będę odkurzać. W piątki zazwyczaj, jak już przyjdę z pracy, to nie mam na nic siły, ale że dzisiaj zamówiliśmy pizzę, to nie muszę gotować. I wyszłam wcześniej z pracy, bo nie musiałam do końca w sumie siedzieć do 3, także wyszłam przed 2 i jakoś tak mam trochę więcej siły, to porobię, nie będzie trzeba tak dużo robić jutro, albo po prostu nadrobię to, co nie było zrobione jutro, bo łazienki trzeba posprzątać i wiecie, takie rzeczy weekendowe, a w niedzielę będzie zajęta, bo mamy 2 mecze, także jutro ugotuję już rosół, żebyśmy mieli na niedzielę. Pani się tam tłucze. Także tyle z dzisiaj. Pokażę Wam, co może jeszcze będziemy robić wieczorem. I tak nam się weekend jakoś zaczyna. Także mam nadzieję, że Wy spędzacie także również fajnie weekend. Thank you.
się, bo już Adaś tam odkurza na górze. Kacperek odkurzył mi się w pokoju. Ja posprzątałam jeszcze łazienkę, także dobrze idzie dzisiaj. Jutro zostało tylko do sprzątania chłopców łazienka. Też trzeba ją posprzątać. Haniusia tutaj sobie robi picie. Haniusia, głodna już jesteś, nie? No. Nie? No. Może... I'm just hungry for potent food. I'm hungry for that food. Może ja nastawię twoje jedzonko i pójdziemy się trochę pobawić, co? Yeah. To napij się trochę twojego picia. No, 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 no. O, okej, okay. A teraz nie chcesz się napić, bo już sobie... Coś cię chciało trochę pić, nie? Dobrze, idziemy się trochę pobawić, zanim będzie czas na kompanię. Wojtek właśnie wrócił ze sklepu. Boże, zamknę to, bo jeszcze rozleję, zanim spróbujemy. Także kupił kawę. Ostatnio jest smakosz kawy. No i kupił takie mleczko do kawy ze Starbucksa. Także spróbujemy, bo ogólnie to ja wolę z mlekiem, a Wojtek to używa, waniliowe i też jest super, stanęłam przy lodówce, także spróbujemy to mleczko. Jaki tutaj w ogóle jest skład, zainteresowana jestem. Nie mam pojęcia właśnie. Non-fat milk, cukier. Dlaczego oni dodają mleko bez tłuszczu, później cukier, później śmietanę? Buttermilk to jest maślanka. Vegetable oil, czyli olej warzywny. Roślinny. Roślinny, nie warzywny. I... Natural flavor, czyli tutaj jest ten caramel, ale caramel to jest bardziej z cukru. I gallen gum, czyli jakiś jeden taki składnik prezerwujący. Kawa zrobiona. Myślę, że sprawdza się, bo ta śmietanka, ja tylko troszeczkę sobie dodaję i większość mleka, bo nie lubię jak jest słodka kawa. Ale ta śmietanka nie jest taka słodka. Także myślę, że bym kupiła jeszcze raz. Zobaczymy. Powiedzcie, czy wy próbowaliście już ten właśnie to mleczko ze Starbucksa i jak smakuje w Polsce? Albo w ogóle gdziekolwiek jesteście. Myślę, że podobnie robią wszędzie to mleczko, także powinno smakować. Albo jakie inne polecacie takie śmietanki i mleczka do kawy smakowe? Dajcie znać. Jedziemy. Wojtek tam... No właśnie, maluje znowu tą barierkę. Jeżeli oglądaliście... Pa! Jeżeli oglądaliście wcześniejsze nasze vlogi, zaczekajcie, podniosę was tutaj trochę, bo... Okej, lepiej. To widzieliście, że musieliśmy to po prostu zesendować. I położyć primer, czyli ten taki, żeby to nie rdzewiało. I teraz dopiero po kilku tygodniach, nie to, że trzeba było czekać, ale po prostu nie było kiedy. A dzisiaj jest fajna pogoda, w miarę fajna. I co? I maluję teraz to na czarno. Także... Będzie pomalowane. Nie wiem, czy to będzie raz, czy dwa razy, ale my uciekamy z domu. Trochę prania porobiliśmy, trochę posprzątaliśmy, ugotowaliśmy quesadillas i dlatego, żeby Hania się tam za bardzo nie kręciła nam, nie Hania? Już się je nudziło. Także pojedziemy troszkę do babci, muszę podjechać do spożywczaka, kupić kilka rzeczy, chociaż moja siostra dzisiaj była w Costco i kupiła mi właśnie kilka rzeczy, tam truskawki, chleb,
Co jeszcze jej mówiłam? O, pierogi zawsze tam kupujemy. Także ja potrzebuję tylko kilka. Kurczaka muszę kupić, bo chcę zrobić rosół, żeby był na jutro. Możliwe, że dzisiaj wieczorem będę robić, bo nie wiem, czy jutro rano się wyrobimy, bo Kacperek ma mecz. I chciałabym podjechać jeszcze do Home Goods, popatrzeć na dywaniki do chłopców, do łazienki, albo nawet za kurtyną do Hani do pokoju. Tak się zastanawiam, czy zakładać tam firanki i zasłony, czy nie zakładać, także nie wiem, ale nie wiem, czy zdążymy jeszcze dzisiaj, bo później jeszcze muszę podjechać po właśnie Danielka i Olinkę. Będą dzisiaj u nas nocowali, bo siostra ma wychodne z mężem, także fajnie, tak się zmieniamy i akurat pasuje, żeby się tak pozmieniać. No i tyle. Dobra, jedziemy. Jest super. Troszeczkę nie ma takiego słońca, jest jakby zachmurzone, ale jest fajna pogoda. Także zapraszam Was na oglądanie tej naszej wiosny w Virginii. Samochody też są w Ameryce, no po prostu pani mi się tutaj wrypała. Aha, widzisz? Rainbow car, Hania mówi. Dobra, idę zatankować. Już dawno nie tankowaliśmy, czyli u nas, widzicie, tutaj jest regular za $3.99, jest 89 plus al, za 4.49, premium za 4.63 i super za 4.69. Ja zazwyczaj biorę tą pomiędzy, także 4.43 dzisiaj będzie za galon. Pani już Lexusem odjeżdża, ja już kończę tankować. Chciałam Wam tylko... Czyli dzisiaj zapłaciliśmy 87,59 centów za 19,73 galona. Wody ci zabrakło. Thank you.
O, jak ci poleciało? No, wystarczy. A to już nie pomidor podlewasz. To nic, ale to i tak się właśnie z wami będę żegnać. Także to widzieliście nasz troszkę weekend, piątek, sobota. Dzisiaj w sumie już jest poniedziałek i jestem w domu, bo Hania przez całą noc nam wczoraj gorączkowała, także robi mi teraz tam kawę u siebie w kuchni. A ja kończę montować tego vloga, zaraz wejdzie. Mam nadzieję, że wam się podobał, mam nadzieję, że mieliście udany weekend i łapka w górę, jeżeli wam się podobał. I do zobaczenia następnym razem. Już będę szykowała też następnego vloga z Home Goods z nowościami, także serdecznie zapraszam i do usłyszenia następnym razem. Pa!